Dobry wieczór, z tej strony kłania się Dariusz Hampel z Network Magazynu. Razem z Maciejem Maciejewskim, z redaktorem Maciejewskim, chcemy zacząć taki nowy cykl, coś robić. Mam nadzieję, że mnie słychać, że mnie widać. Napiszcie coś. Chcemy zacząć taki cykl co tydzień, żeby coś robić dla tej naszej branży network marketingu. I może tak przeczytam parę słów. Na początek o sobie, od 32 lat mieszkam w Niemczech, dlatego przepraszam, jakbym od czasu do czasu mi zabrakło jakiegoś słowa, ale to nasz gość dzisiaj będzie mówił, albo jakbym jakieś słówko po niemiecku wrzucił, to od razu przepraszam. Redaktora Maciejewskiego poznałem jakieś 4 miesiące temu, był u nas na wywiadzie na Przedsiębiorczych Polakach w Niemczech. I tak pozostaliśmy w kontakcie i dał mi taką propozycję, żebyśmy nie chcieli coś takiego zrobić. I jest to taka próba, mam nadzieję, że wam się wszystkim to spodoba i będziemy się tutaj częściej widzieć i razem coś nam się uda fajnego zrobić dla całej branży. W związku z obecną sytuacją społeczno-ekonomiczną redaktor Maciejewski wpadł na pomysł, żeby zainicjować serię specjalnych wywiadów o biznesie, który pomimo takich problemów na rynku świetnie się rozwija i daje ludziom możliwość generowania zarobków. Trzeba promować system MLM, gdyż nie ma drugiego takiego modelu biznesowego, który świetnie się sprawdza, a każdy może go zainicjować tak małym wkładem finansowym na start. Dziś MLM to ewenement, powiedział Maciejewski. I dzisiejszym naszym gościem jest bardzo znana osoba. Jest to Piotr Mosio. Cieszę się bardzo, że z tobą możemy zacząć ten nasz cykl cały. Piotr, tak na początek proszę, przedstaw się krótko, opowiedz twoją historię, dlaczego zainteresowałeś się kiedyś network marketingiem, z jakiego powodu zacząłeś działać w MLM, co na przestrzeni tych lat udało ci się zrobić. Oddaję ci głos. Witaj, Piotr. Dziękuję ci. Witaj, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, Tobie Maćkowi, to jest po raz pierwszy, bardzo mi miło, że tutaj od mojej osoby zaczęliście i to jest dla mnie bardzo takie miłe zaskoczenie i powiem zaszczyt, że mogę podzielić się z wieloma ludźmi, myślę, że ważnymi informacjami. Jeśli chodzi o mnie, to ja spotkałem ten biznes w Stanach Zjednoczonych pierwszy raz, byłem tam emigrantem od 2004 roku. I ten biznes przyszedł do mnie przypadkiem albo i nie przypadkiem. I pamiętam pierwsze spotkanie już takie biznesowe po tym, jak już przekonałem się do samego produktu, kiedy pani otwierająca spotkanie opowiadała swoją historię i powiedziała, że była kiedyś pielęgniarką w Nowym Sączu na oddziale i w takiej firmie, jeszcze to były lata 90., doszła do pieniędzy na poziomie 28 tysięcy złotych na miesiąc. I ja tak po prostu siedziałem sceptycznie nastawiony i myślę sobie tak, 28 tysięcy złotych na miesiąc, to profesorowie takich pieniędzy nie zarabiają, nawet 15 nie zarabiają, bo to był tam w latach 90. jeszcze. I ja pomyślałem sobie wtedy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to albo kłamie, bo jest dużo opowiadaczy, ściemniaczy, bajarzy, bajkopisarzy, oszustów tak samo. A druga myśl, która przyszła, mówię, jeśli ona nie kłamie, to nawet jeśli mi by poszło połowę z tego tak jak jej, to byłoby całkiem nieźle. I to były takie moje myśli, które na początku się pojawiły. I ja stwierdziłem, że po prostu warto to wszystko sprawdzić. Może nie na początek byłem podekscytowany, bo ja zarabiałem bardzo dobre pieniądze. Zarządzałem projektami, gdzie miałem pod sobą nawet i po kilkadziesiąt osób, nawet i po 50 osób i zarabiałem bardzo dobre pieniądze. Budowałem wtedy domy w Stanach. W Polsce jeszcze prowadziłem już nawet dwie działalności gospodarcze. Miałem ekipę, zespół jako menadżer, 35-osobowy zespół pod sobą. Miałem tak samo jeszcze przed wyjazdem do Stanów. Skończyłem resocjalizację, pedagogikę resocjalizacyjną i sądową.
Więc generalnie już coś tam w życiu się u mnie działo, że tak powiem. Natomiast stwierdziłem, zainteresowała mnie cała idea i cały temat pasywnych dochodów i cały temat mnie zainteresował tak zwanego biznesu dziedzicznego. A to był taki moment, gdzie jak ja byłem w czwartej klasie podstawówki, to mój tato miał zawał serca, a trafił do szpitala i gdzieś tam zawsze taka myśl z tyłu głowy zawsze była, bo ja wiadomo, w przyszłości wtedy jeszcze nie miałem dzieci, ale chciałem po prostu mieć dzieci, rodzinę i wtedy po prostu pomyślałem, że fajnie by było coś takiego zrobić, gdzie robisz raz, a powiedzmy tak jakby możesz czerpać z tego, co zrobiłeś w przeszłości. A tak wtedy już Warren Buffett, jak popatrzyliśmy na jakieś rzeczy Warrena Buffetta, mówił, że musisz zarabiać pieniądze podczas snu. Ja wiem, że to w network marketingach i w workach jest nadużywane w ogóle tutaj to bardzo mocno. Zarabiaj podczas snu, jak patrzymy na jakieś śmieszne takie ogłoszenia, nagłówki, które zresztą ja tak samo przez lata robiłem, bo to jest też tak, że to nie jest tak, że ja krytykuję osoby, bo po prostu wiem, co ja robiłem na samym początku, kiedy nie wiedziałem, o co w tym chodzi, kiedy nie umiałem działać, to tak samo popełniałem mnóstwo błędów i jak popatrzę, gdybym mógł cofnąć czas i zrobić to wszystko od nowa, to myślę, że błędy, które popełniłem, kosztowały mnie kilkadziesiąt milionów, grubo kilkadziesiąt milionów, to dobrze mówię, po prostu brak umiejętności, brak wiedzy, brak w ogóle zrozumienia tematu, a brak wiedzy, jak tak naprawdę działać, tak? Jakbym mógł cofnąć czas do samego początku, wow, to w ogóle nawet nie myślę o tym z tą samą wiedzą, którą mam dzisiaj. Ale to też się tak, wiesz, mówi, że o, gdybym mógł cofnąć czas i miał tą samą wiedzę, a to byłbym w zupełnie innym miejscu, a teraz gdybym nie popełnił tych pomyłek po drodze, które popełniłem, czy błędów, to w tym momencie nie byłbym w tym miejscu, tak? Musi być ten proces uczenia się, zdobywania wiedzy, poznawania, odkrywania, eksperymentowania. Także potem pojawiła się dla mnie bardzo ciekawa propozycja bycia częścią międzynarodowego rozwoju projektu, gdzie tak samo nie było łatwo, ale zacząłem budować biznes międzynarodowo, zbudowałem biznes na początku na 20 krajów, na ponad 200 tysięcy partnerów biznesowych, potem to wyskoczyło do 30 krajów ponad, a potem pojawiły się szkolenia, tak? Potem pojawiły się szkolenia, kupiłem szkolenie u Harvey Eckera, poleciałem do Singapuru, trenuj trenerów, kupiłem tam potem łącznie 50 innych, kilkadziesiąt tam, ale 50 takich zaawansowanych szkoleń międzynarodowych. No i przypadek, nie przypadek, nie wiem jak to, ale tak przez przypadek zacząłem właśnie po prostu szkolić ludzi w branży, potem powstał tak samo Masterbook, no i tak do dzisiaj po prostu powiedzmy zostało, gdzie na boku poza networkiem czasami więcej prądu dawałem powiedzmy w szkoleniach czy czasu zaangażowania, czasami w network i w zależności tego, z którego momentu kariery i to tak pokrótce u mnie wygląda. Natomiast powiem Ci otwarcie, że ostatnio jak kręciliśmy różnego rodzaju materiały, reklamy pod event Elite Networker, gdzie pościągaliśmy w zasadzie jeden z największych autorytetów obecnych czasów ze świata, to znanych ludzi na całym świecie, którzy cały czas, chociażby Erika Worre na GoPro występują, no to jak chciałem tak opisać te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam robiłem, to sam sobie siadłem i mówię, dużo tego było. Także na tym zakończę, jeśli chodzi o moją osobę. Może. Piotrze, witamy tutaj wszystkich serdecznie, Grażyna, Beata, Marka, Anię, Gabriele, witamy Was serdecznie. Jak macie jakieś pytanie do Piotra, jest to, jak słyszeliście, ekspert, to piszcie tutaj. Robimy to dla Was wszystkich i dlatego macie możliwość zadawania też pytań, tworzenia tego razem wspólnie z nami. Piotrze, mówiłeś o, już wcześniej przed MLM-em prowadziłeś biznesy i duże grupy. Czy to Ci na początku pomogło Twojej kariery z MLM-em? W sensie to, co robiłeś w biznesie, prowadziłeś te grupy, czy to miało jakiś... Nie słychać Cię? Znowu Cię zawiesiło? Słyszałem to pytanie. Wiesz co, ja powiem Ci... Początki w networku były, ponieważ tak samo, jeżeli pracujesz dla kogoś, to jeżeli pracujesz dla kogoś, no to się kryje za tak zwaną po prostu za menadżerem, za dyrektorem i bardzo często ludzie jak słyszą słowo biznes, jak słyszą słowo wolność finansową,
to dzisiaj wiem, że podświadomie odpalają się różnego rodzaju programy, pojawia się strach i pojawią się blokady i ludzie bardzo często sami siebie sabotują. I ja z jednej strony chciałem po prostu duże rzeczy, wielkie rzeczy, ale tak samo network marketing to jest biznes, którego trzeba się nauczyć. Po prostu trzeba się tego nauczyć, jak to robić. I ja tak samo musiałem się bardzo dużo nauczyć i miałem bardzo dużo do zrobienia i do przerobienia u siebie, żeby w ogóle po prostu u mnie przerobić sposób myślenia, sposób podejścia, strach, obawy różnego rodzaju, tak, podświadome różnego rodzaju tematy, plus oczywiście poziom kompetencji, bo jedno jest po prostu cały ten, powiedzmy, rozwój osobisty, mindset, a drugie jest w tym momencie poziom kompetencji. Te rzeczy muszą być obie na... ponieważ odczarowywując to słowo network, network, wszyscy mamy płacone na podstawie, na poziomie wartości, którą wnosimy w życie innych ludzi. I czyli potrzeba do firmy networkowej włożyć obrót, włożyć zaangażowanie, włożyć wynik i wtedy firma wypłaca procenty, nam wypłaca po prostu w drugą stronę. Więc to jest niesamowita sprawa i tak działają pieniądze. Ja na przykład, jak wybuchł koronawirus, to widzisz, na początku wiadomo, zacząłem patrzeć, co się dzieje, okej, ale potem mówię tak, w każdych czasach ludzie zarabiają pieniądze, pieniądze nie znikają z rynku w czasach koronawirusa, pieniądze po prostu przechodzą w czyjeś inne ręce, okej, i w jaki sposób ja mogę wkładać i wnosić wartość w życie innych ludzi. Bo tak długo, ja wiem, że to czasami brzmi górnolotnie i dzisiaj teraz ludzie już nie biorą te wszystkie hasła motywacyjne, czy frazesy, bo mamy Instagram, mamy cytaty na Facebooku, o, możesz wszystko, jeśli ty, twój umysł może w to uwierzyć, to ty możesz to osiągnąć i tak dalej, więc wszyscy się tym osłuchali, obyli i tak naprawdę pytanie, czy to stosują, nie, czy to słyszeli, okay, czy to po prostu, czy tym żyją, czy to stosują w swoim życiu, tak, i to jest po prostu kluczowe, natomiast bardzo szybko, jak ja zrozumiałem, jak to wygląda i że nie mamy takich obostrzeń, że możemy na przykład komunikować się z ludźmi, możemy, tak jak dzisiaj, być na Zoomie, być na czacie, firmy networkowe wysyłają w tym momencie produkty, powiedzmy, od firmy czy od producenta do konsumenta bezpośrednio, wow, więc ja mówię, ten biznes można robić, mało tego, network marketing maksymalnie idzie do góry w słabej ekonomii i po prostu dobre firmy networkowe, dobre biznesy, tak, bo są też po prostu przeciętnie i bardzo słabe i są też oszustwa, piramidy finansowe i po prostu skamy różnego rodzaju, nabijanie ludzi w butelkę, no takie są fakty, jak w Niemczech mieszkasz, to sznibal wszystkie w których jest prawdziwe dobro, prawdziwy produkt, coś po prostu namacalnego, co powiedzmy klient chce kupić, chce zużyć drugiego człowieka, rzeczywiście staje się lepsze, to te firmy po prostu super prosperują i ja jak zgłaszało się tam jedna, dwie osoby do mnie, czasami trzy osoby w miesiącu mówią, chcę z tobą współpracować, bo widziałem je na live'ach, na jakieś po prostu... patrzyły na wartość, którą wnoszę, a to w koronawirusie, nie wykonując ani jednego telefonu, w cudzysłowie, wychodzącego, zarejestrowałem około 30 partnerów, po prostu, którzy sami do mnie przyszli w pierwszym od razu miesiącu. I w network marketingu, jak niestety po prostu dla wielu moich kolegów, którzy prowadzą klasyczny biznes, zaczęły się to największe wyzwania niemalże od czasów II wojny światowej, to network marketing, ja wtedy pracowałem po 16 godzin, nie dlatego, że nie wiem, chciałem, czy tylko dlatego, żeby w ogóle ogarnąć wszystko to, co przychodziło do mnie samo z siebie, nawet nie dlatego, że chciałem, tylko żeby tak jakby dopełnić takiego obowiązku, tak, nie wiem, tyle zaczęło przychodzić telefonów, wiadomości, prośb o różnego rodzaju, po prostu spotkaj się i tak dalej, i tak dalej. Więc poszedłem z tym flow i to było po prostu po 16 godzin zaangażowania w tym momencie. Także tutaj ja uważam, że w ogóle network jest fantastyczną sprawą. Definitywnie ktokolwiek, tak jak pytałeś, miał jakieś sukcesy wcześniej, takim ludziom jest łatwiej, ponieważ już ten mindset
od strony setu, to już jest na wyższym poziomie. Trzeba jeszcze wtedy dorobić umiejętności networkowe, to nie jest to samo, co umiejętności sprzedażowe, one pomagają, ale to nie są umiejętności networkowe, bo network jest inny biznes, zupełnie inny biznes, aniżeli klasyczny biznes, no i wtedy bardzo często, jak ktoś wykona pracę na tych dwóch poziomach, to wtedy jest rzeczywiście, no nie można odnieść po prostu. Piotrze, a mówisz o tym, o koronawirusie teraz rozmawialiśmy. Mamy tą pandemię, lockdown od roku czasu już na całym świecie. Wiele branż, mnóstwo biznesu ma niesamowite problemy, ale są takie sektory gospodarcze, które na tym korzystają. Przede wszystkim właśnie te, które potrafiły przenieść swoje działania do internetu. I tu świetnie sobie radzi system MLM. Od roku firmy MLM notują duże wzrosty, niektóre nawet po 100, 200, 300% w porównaniu do czasu sprzed pandemią. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? No właśnie, przede wszystkim ludzie bardziej szukają szansy biznesowej. Zresztą prawda jest taka, że wiem, że życie tego nie pokazuje. Ja byłem w święta, a przejść się przez rynek z rodziną i tajska ulubiona restauracja zamknięta, tak, a obok sklep zamknięty, mnóstwo biznesów po drodze na krakowskim rynku, słuchajcie, największe czynsze, wszystko po prostu pozamykane. Wiadomo, te biznesy są przejmowane, ale tak jak powiedziałem, pieniądze w czasach kryzysu nie znikają. To nie jest tak, że koronawirus zjadł, spalił, nie wiem, było powiedzmy miliard banknotów 100 złotowych i nagle pół miliona zniknęły. Te pieniądze są, tylko one inaczej są wane, one inaczej krążą albo mają inny obieg, przechodzą w inne miejsce. Po prostu tak to wygląda. To jest kwestia całej gospodarki. I w każdej ekonomii są ludzie, którzy cierpią, i to jest dla nich są życiowe tragedie, a i współczuję tym ludziom i bardzo często w przypadku koronawirusa to naprawdę nie była ich wina, oni nic nie zrobili i po prostu stali się ofiarą rzeczywiście koronawirusa i czasami bardzo nie tak łatwo jest po prostu przebranżowić się czy wyjść, ludzie mają, nie wiem, w klasycznym biznesie leasingi, wynajmy, hipoteki, po prostu kredyty różnego rodzaju, obciążenia, zobowiązania po prostu od dostawców, zobowiązania od odbiorców, a różnego rodzaju tematy, z których się muszą wywiązać, więc czasami to nie jest taka prosta sprawa od tak, że tak się po prostu łatwo wszystko dało zrobić. Ale też prawda jest taka, że zobaczcie, na listę Forbesa trafiło 16 nowych osób, tak? I tutaj po prostu lista Forbesa, niestety, biedni ubożeją i klasa średnia, tak? A bogaci... moja taka po prostu i firmy networkowe dlatego kosmicznie dobrze prosperują, ponieważ ludzie, którzy wcześniej nie byli otwarci na network, ktoś im mówi, tutaj buduj sobie na boku pasywne dochody, dołóż do tego 10, 15, 20 godzin tygodniowo, on mówi, ja już pracuję 40 godzin tygodniowo i nie chcę po prostu pracować, dojeżdżam do pracy, w drodze do pracy i nie chcę pracować dodatkowych tam godzin i dużo osób nie było po prostu gotowych w ogóle robić coś jeszcze, tak? A teraz ludzie po prostu mówili, nie tylko nie jestem gotowy, ale muszę być gotowy, każdego momentu muszę znaleźć na to czas. I ja właśnie przyłączyłem się do grupy biznes, do network marketingu w takich czasach. W 2008, kiedy w Stanach był kryzys, to w 2008-2009 nieruchomości, które były warte na przykład milion w 2007, jak ktoś wyłakładał 200 tysięcy dolarów, to po prostu od ręki po prostu brał i jeszcze się ludzie prosili. Więc ja byłem w tych czasach, ja w tych czasach właśnie po prostu patrzyłem na network marketing. To był ten moment, gdzie usłyszałem w filmie znakomite wynagrodzenie, które potem ściągnąłem do Polski, taki system rekrutacyjny w oparciu o ten film, teraz już jest niedostępny, Tima Salesa, i tam profesor Charles King z Harvardu powiedział, sugerujemy wam, żebyście nie byli realni względem waszego wykształcenia, czy tego, w czym się uczyliście, tylko czy jesteś na przodzie nadciągających trendów, czy jesteś z tyłu trendów. Kiyosaki Robert mówi, trend is your friend, tak, po prostu trend musi być twoim przyjacielem. Jeżeli po prostu ty bijesz się z trendem, walczysz z trendem, no to bardzo szybko się zmęczysz. Jeśli płyniesz w górę rzeki i próbujesz przetrwać, to nawet najlepsi szybko się po prostu... Mnie uczono i moi mentorzy powtarzali mi i trenerzy powtarzali mi, znajdź coś, co stanie się wielkie z tobą albo bez ciebie, tak?
coś po prostu, co było przeznaczone na sukces, coś, co było przeznaczone do bycia wielką rzeczą, przyłącz się do tej rzeczy i spraw, żeby ta rzecz z tobą była dużo lepsza albo jeszcze lepsza, aniżeli była bez ciebie. I to jest jeden z kluczy do tworzenia po prostu dużych przychodów. Ludzie bardzo często to, co jest takim wielkim błędem w netach, wtedy powiem ci, może ktoś mieć inną opinię, 90% ludzi, którzy wchodzą do branży network marketingu, nie wybierają firmy w świadomy sposób, po prostu w nich przychodzi i wchodzą bardzo często do przypadkowych projektów, a wchodzą bardzo często z przypadkowymi ludźmi, albo że tutaj nie powiem, że większość, ale wiele osób wchodzi do niewłaściwych projektów albo do złych projektów kompletnie, które nie mają szans na sukces, które nie są nastawione na długoterminowy biznes, które nie mają czynników, które muszą mieć firma, żeby być po prostu rzeczywiście długoterminową firmą. Ja podam tylko takie 5 elementów, gdzie musi być pierwsze. Pierwszy element to musi być po prostu firma i musi być prezes, osoba zarządzająca, cały zarząd, który jest nastawiony na długoterminowy biznes. To muszą być ludzie, którzy są gotowi przejść przez kryzysy, to muszą być ludzie gotowi, którzy muszą być do końca gotowi to, co zaczynają. To musi być ten kapitan, który jest gotowy zejść ze statku ostatni i naprawdę jest gotowy zrobić to, co potrzeba. Jeśli nie ma takiej osoby na okręcie, na pokładzie, no to wow, kto z was po prostu wsiadłbyś do samolotu, jak tam by po prostu była osoba i powiedziała, wiesz co, nigdy w życiu nie leciałem samolotem, grałem w gry komputerowe na samolocie, zapraszam załogę na pokład, lecimy, może się uda, może wyląduje. No ja nie chciałbym lecieć takim samolotem, a niestety bardzo dużo takich tematów powstaje, gdzie bardzo łatwo jest stworzyć firmę networkową. Zresztą widzieliśmy w oparciu o różnego rodzaju krypto tematy, w oparciu o różnego rodzaju, gdzie w ogóle większość po prostu tak zwanych ICO normalnie w kryptowalutach była skamami na normalnym, klasycznym rynku, a co dopiero po prostu w ogóle kiedy poczepił marketing. Widzieliśmy po prostu, nie wiem, OneCoin, piramidę finansową z Różą Ignatową, która w Polsce akurat się tak szalała, ale tam widziałem 15 miliardów dolarów, OneCoin zebrał z rynku po prostu 15 miliardów dolarów po prostu i byli ludzie również w Polsce, którzy wierzyli, że to jest w ogóle network. Ja mówię, czy można to kupić, czy można to sprzedać, tak? Czy można to odsprzedać na realnym rynku, czy zasada po prostu firmy networkowej, bo to wejdziemy do filaru numer dwa, tak? Bo pierwsze to firma zarząd, dwa to po prostu produkty. I teraz produkt, tak żeby ludzie wiedzieli, bo być może ktoś jest, kto nie zna tej zasady, produkt musi być, kiedy kupujemy produkt, to musi być dobro, które jest w jakiś sposób albo sprzedawalne, albo na zewnętrznym rynku, okej, okay? Albo bo musi być to dobre, ktoś może zużyć i być z tego zadowolony, ok? Albo które, uwaga, firma musi odkupić od w ogóle potencjalnego partnera, promotora, ambasadora czy dystrybutora, jeśli ten ktoś nie chce to, albo on to może zwrócić, albo po prostu zwrócimy, czyli może musi zjeść, zużyć, skonsumować, musi być z tego w pewnym sensie zadowolony, a jak nie, to musi to móc po prostu zwrócić. Jeżeli tutaj nie ma tych elementów, nie ma tych czynników, no to w tym momencie filar numer dwa dla mnie nie przechodzi. Jest jedna noga w krześle, i tyle. Krzesło jak jest na jednej nodze, jak druga jest noga, to już jest po prostu bardziej stabilne, tak? Więc to jest, i teraz to nie wszystko, jeśli chodzi o produkt. Produkt musi być właśnie według mnie do networku, to muszą być bardzo dobre produkty, muszą być ekscytujące produkty, muszą wywoływać emocje, to musi być coś, co ludzie chcą, co ludzie pożądają. Uwaga, najlepiej, i to jest bardzo ważne i bardzo niestety niewiele networków to ma, to musi być produkt, który sam się obroni i ludzie będą chętnie go kupowali i po prostu w kolejnym miesiącu i w kolejnym miesiącu, a nawet chętnie będą go kupowali, kiedy nie będą zaangażowani po prostu w promowanie danego projektu. I jeżeli jest coś takiego, co rzeczywiście ty patrzysz i mówisz sobie, to po prostu potrzebowałbym tak czy tak kupować, po prostu nie lubię już tej firmy, ok, ale ten produkt lubię to dalej to lubię. I kiedy coś takiego tutaj masz, wow, to mamy coś długoterminowego, ponieważ nikt nie może zarabiać pasywnego dochodu w projekcie, który upada. Więc to jest po prostu drugi element. To musi wywoływać emocje, to musi być dobre, to musi po prostu sprawiać, że życie drugiego człowieka staje się lepsze. Jest taka zasada, ja to dostałem od Harvey Eckera,
jak byłem u niego na zaawansowanym szkoleniu, on mówi, wy nie sprzedajecie, mówi, wy nie sprzedajecie, wy pomagacie, ok? You don't sell, you help. I jeśli nie jesteś w stanie sprzedać produktu, który reprezentujesz w networku swojej mamie, ok? Swojej siostrze, swojemu tacie, swojemu bratu, to prawdopodobnie powinieneś po prostu zacząć się zastanawiać, czy nie jest pora na inny produkt. I ja wiem, że czasami są produkty ekskluzywne, typu, nie wiem, jesteś sprzedawcą być może twoja mama, nie, 1500 zł ma renty czy emerytury i nie jest klientem. I to się zgadza. Może tak być, że czasami może być produkt premium i to jest ok. A to jest w pewnym sensie ok, ale dla mnie po ponad dekadzie, powiedzmy, bycia zawodowcem tej branży, obserwowałem wiele różnych networków i muszę powiedzieć po prostu bardzo, bardzo otwarcie, że ja bym przepuścił produkt z każdej firmy przez tak zwany test ulicy. Dzisiaj. Wcześniej nie miałem też tego typu wiedzy, aż tego typu wiedzy czy doświadczeń pozytywnych i negatywnych. Ja bym powiedział na 100 osób, które chodzi po ulicy, ile z osób, które jest klientem na dobro, które reprezentujesz. Zrób test ulicy, ponieważ ludzie robią tak zwaną listę 100 ludzi, ok? Listę 100, powiedzmy. I teraz jeżeli z tych 100 osób 90% bardzo często nie jest tak zwanym potencjalnym klientem na dane dobro, no to w tym momencie my naprawdę tutaj po prostu dużo bardziej się namęczyć i eliminujemy duży potencjał z rynku. To jest też, wiadomo, ktoś się może zgodzić, nie zgodzić, kto może być po prostu, czy znajdywać po prostu różnego rodzaju wyjątki od reguły, wyjątek potwierdza regułę po prostu bardzo często, także zawsze będą jakieś wyjątki. I są wyjątki, ja po prostu patrzę na pierwszą setkę, na listę 100 największych firm w historii świata, patrzę na nią od dziesięcioleci, patrzę na to, coś tam się zmienia, co działa i są pewne fundamentalne zasady, które po prostu działają w network marketingu, czyli numer dwa, produkt ekscytujący, dobry, taki, który po prostu ludzie chcą, potrzebują, którym się ludzie fascynują, ludzie mówią, wow, ktoś z moich znajomych musi o tym wiedzieć i nie chodzi mi o to, że ty musisz iść z produktem bezpośrednio, bo są, powiem w skrócie, dwie szkoły, tak, jest kilka szkół, ale zaczynasz od produktu albo zaczynasz od biznesu, ja lubię zaczynać od biznesu, ale są ludzie, którzy też z sukcesem po prostu pobudowali organizację, startując, promując produkt, a potem biznes, więc to jest po prostu filar numer dwa. Numer trzy, musi być ktoś nagradzany i podstawowe zrozumienie, muszą być pieniądze dla ludzi na dole, tak w skrócie, w planie, na środku planu i muszą być pieniądze dla top liderów. I mega ważne jest, żeby plan płacił dobrze na dole. Znaczy, dla mnie to jest po prostu kosmicznie ważne, ponieważ jak ludzie zarabiają, cała w cudzysłowie, powiedzmy, struktura, którą niektórzy nazywają piramidą, no, wygląda jak piramida i tak dalej, co jest w ogóle absurdalne i śmieszne, piramidy są w Egipcie, ale z drugiej strony wiem, że dużo ludzi, którzy promowali piramidy finansowe, mówili, że to jest network i też niektórzy ludzie mogą mieć niewłaściwe skojarzenia, ale bardzo często to są takie w dzisiejszych czasach, to są takie bardziej ukąśliwe różnego rodzaju, albo totalny brak wiedzy, ignorancja, tak, coś się nie interesuje w ogóle, też dopuszczam taką opcję. W każdym bądź razie po prostu musi być kasa na dole, na środku i muszą być też po prostu pieniądze dla liderów, żeby to było atrakcyjne dla ludzi, którzy naprawdę już są na takich wyższych kwalifikacjach, mają wyższy poziom, żeby oni mogli dać taki po prostu, ja bym powiedział, parasol czy zadbać o to, żeby ta struktura w zdrowy sposób funkcjonowała. To więc to jest trzeci element i czwarty element, no to po prostu liderzy i system, tak, czyli system pracy. Tutaj niewiele mówił, ale to są te umiejętności i teraz z tych wszystkich rzeczy teoretycznie każda firma to ma. No ale tutaj są jeszcze inne aspekty, ale przynajmniej te cztery rzeczy, ludzie muszą po prostu popatrzeć na te cztery rzeczy. I niestety większość ludzi, powiem tutaj, różnie wybiera, tak w skrócie. Jest taki minus, że ktoś chce być pierwszy i masowo ludzie, coś się stawia, masowo ludzie po prostu wjeżdżają do biznesu, tak, masowo ludzie wjeżdżają do biznesu i jak masowo wjeżdżają do biznesu, to wjeżdżają po to, żeby być pierwszy, a bardzo często mówią, może zarobię, tak, z tego samego powodu ludzie masowo wchodzili do piramid, no pół roku my jeszcze zarobimy, a potem w cudzysłowie wyjdziemy i jeszcze się nie skończy, ja mówię, ale dobra, wyjdziecie, ale ktoś na końcu
zostawił tam jednak, ktoś zostanie utopiony, tak? Ale to już jest inna kwestia, bo nie chciałbym o tym mówić, bo teraz UOKiK ściga nie rozmawiajmy osoby, o które były zaangażowane w tego typu... Tak. Tak, tak. No tylko chciałem powiedzieć, nie, że po prostu, że teraz już chyba mało kto się daje w tych czasach po prostu nabrać. Teraz, obecnie. Też na rynku europejskim ja cały czas widzę, że pewne tematy działają dalej. No. Piotr, ja mam tu dwa takie tak to wygląda. Praktyczne pytania od Grażyny i Mai. Grażyna pyta, jaki sposób promowania marketingu sieciowego poprzez online byś polecał? Znaczy definitywnie to, co działa od kilku lat, absolutnie definitywnie to jest tak zwany content marketing. Ja po latach wystawiania swoich produktów na ściankę facebookową, produkt, 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 to była jedna z rzeczy, które zrozumiałem. To są dwie strategie. Raz po prostu pokazujesz ten produkt, co w nim jest, to jest też po prostu strategia, która funkcjonuje, ale z drugiej strony ja nie polecam nikomu w ogóle na dzień dzisiejszy budowania. Jaki jest problem? Ludzie wchodzą dzisiaj do biznesu, wystawiają po prostu produkty z firmy X, te fioletowe produkty, albo te po prostu perfumki, albo wystawiają jakiś kosmetyk, albo wystawiają jakiś po prostu, nie wiem, jakiś inny produkt, jakiś jeszcze inny produkt wystawiają na swoje fotowoltaika, czy po prostu kolejny jakiś tam inny temat. I wtedy szybko wystawiają zdjęcie, ludzie wchodzą sobie na Google, nie wiem, zaczynasz z kimś rozmawiać w Messengerze albo dzwonisz do kogoś i ktoś mówi, aha, chodzi tam o te produkty, że po prostu brał i sprzedawał. Więc ten marketing jest kompletnie inny, rynek się zmienił. Dwa najskuteczniejsze sposoby to budowanie przez content marketing, czyli ty dajesz tak samo markę osobą. Ja przez lata w ogóle tego ani nie czułem, ani po prostu zawsze robiłem to, co moi upline mówili, czyli po prostu byłem z tyłu, z przodu była firma, a z tyłu byłem ja, tak? I promowałem po prostu firmę bardzo często, ja kosmicznie promuję firmę, jestem zafascynowany po prostu firmą i projektem, z którym współpracuję, natomiast po prostu trzymam to z tyłu na tym etapie. A to znaczy ludzie bardzo często nie wiedzą, z jaką marką współpracuję, w tym momencie piszą, a co ty robisz tak naprawdę, a z jakim ty projektem współpracujesz, tak? Czyli budowanie poprzez markę i każdej osobie dzisiaj w network marketingu, moi drodzy, i tak samo w swoim teamie, mówię, buduj swój brand, buduj swoją markę osobistą. Po latach, gdzie wcześniej to było nieduplikowalne, Facebooki, media społecznościowe, ludzie nie zaglądają na wasze strony internetowe, na wasze blogi, chyba że jesteście jakimś kosmos turbo liderem, ale oglądają wasze live'y po prostu na Instagramie, na Facebooku, tak? Teraz TikTok staje się popularny. Ja mam osobę, która zaczęła robić TikToka w 28 dni, miała milion oglądnięć, wiesz, po prostu milion oglądnięć w 28 dni, od zera do miliona. No wiadomo, że mówisz, że masz biznes i ludzie w tym momencie zgłaszają się do ciebie i wprowadzasz ludzi do biznesu. Także tak to wygląda. Takie dwie metody polecam. I to działa fajnie. Pytanie od Mai. Czyli język korzyści, w jaki sposób rozmawiać z przedsiębiorcami o network marketingu? Aha. To w ogóle, to jest dłuższa rozmowa, tego nie jestem w stanie w tym momencie ci powiedzieć, użyć, dać jednego słowa, czy jednego po prostu frazesu, ponieważ tutaj potrzebowalibyśmy do tego, wiesz, albo PowerPointa, albo kartka, długopis, albo w ogóle wesprzeć się w ogóle językiem wizualnym. Ale dla mnie ja pokazuję to jako biznes, absolutnie od A do Z jako biznes, a trochę wtedy produkty trzymam z tyłu, żebyście zrozumieli taką analogię. Jeżeli ktoś jest właścicielem biznesu, a ty bardzo się skupiasz na produkcie samym w sobie, na korzyściach samego produktu, to bardzo często, zobaczcie, jak powstają biznesy, jak powstają spółki, jak się spotykają wspólnicy. Oni nie mają jakichś super kosmicznych, multimedialnych prezentacji, jakiś tam biznes planu. Zazwyczaj po prostu spotyka się dwóch ludzi, którzy mają jeden taki czynnik do siebie, tak? Którzy mają do siebie taką bardzo ważną walutę. Nawet nie kryptowalutę, tylko walutę. To jest najważniejsza waluta obecnych czasów, muszę wam powiedzieć. Oni mają do siebie zaufanie. I to chciałbym też po prostu rozwinąć w ogóle ten temat. W dzisiejszych czasach, co to, czego naprawdę brakuje, to jest zaufanie.
Każdy, słuchajcie, dzwoni, mówi, że ma najlepszą firmę. Każdy sprzedawca mówi, że ma najlepszy produkt. Każdy w ogóle, mówiło się dawniej, do dzisiaj niektórzy uczą tak zwanej sprzedaż przez relacje, więc teoretycznie sprzedawca, handlowiec próbuje budować relacje z daną osobą. Wchodzi po prostu w raport, czy ktoś się posunął, tak, ktoś się obsunął, matching and mirroring, tak, po prostu odwzorowywanie postawy ciała i raport i tam inne rzeczy, budują relacje. O, pan lubi pączki, ja też uwielbiam pączki, po prostu i tak dalej. O, ma Forbesa, ja też czytam Forbesa i tak dalej, czyli ktoś, ludzie, te rzeczy, które lata temu były gdzieś tam bardzo mocno popularne. Z wielu ludzi, nawet na wysokim poziomie do dzisiaj, w taki trochę czasami infantylny sposób stosowane, bo ja wchodzę na spotkanie z prezesem naprawdę konkretnej firmy i on mi tutaj po prostu, wiecie, raporcik sobie tak robi w jedną, drugą stronę, czy z innym trenerem rozwoju osobistego, i czasami to są takie rzeczy, ja tego nie krytykuję, tylko mówię, że po prostu pewne rzeczy trzeba robić umiejętnie i czasami ludzie są na jakimś szkoleniu, dobrym szkoleniu, ale pewne rzeczy troszkę nie do końca im ktoś wytłumaczył, albo nie do końca dobrze zrozumieli, albo trzeba mieć zawsze po prostu klasę w rzeczach. Ja jestem tak samo zwolennikiem poznawania wiedzy, zdobywania szkoleń, bardzo dużo szkoleń. Ja przyszedłem z zaawansowanych, to nie znaczy, że muszę rzeczy wszystkie po prostu, jak mam świadomość, widzę, co ktoś robi, czego ktoś nie robi. I więc to, więc czasami, czego ludzie po prostu, każdy sprzedawca przychodzi, próbuje stosować jakieś techniki różnego rodzaju, próbuje stosować różnego rodzaju, mówić, że ma najlepszy produkt, najlepszy firmę, najlepszy biznes na planecie Ziemia, i to nie tylko w networku, tak samo w klasycznym biznesie. Dzwoni sprzedawca, chce sprzedać, więc próbuje pokazać swoją firmę jako najlepszy temat. Ale teraz uwaga, w dzisiejszych czasach i najważniejszą walutą jest zaufanie, okay? Dzisiaj pokazujemy, słuchajcie, są cztery badania, które pokazują, moi drodzy, że w klasycznym biznesie, nie do końca w networku, ale że ludzie spędzają około 17% czasu, po pierwsze, ludzie googlują wszystko, zanim podejmą proces zakupowy, ludzie kontaktują się sprawdzają ten temat, i sprzedawca, teoretycznie kontakt ze sprzedawcą jest na samym końcu, ponieważ ludzie mają ograniczony kontakt ze sprzedawcą, ponieważ nie wiedzą, czy bez względu, co ten sprzedawca mówi, to zaufanie jest niskie, ponieważ wiedzą, że to jest jakiś ala przeszkolony po prostu sprzedawca i jemu zależy na tym, i on będzie polecał i rekomendował to, co chce sprzedać, z czego albo ma prowizję, albo coś się kończy, albo coś się psuje, i to teoretycznie będzie polecał. Więc ja szokuję ludzi, jak mówię ludziom, że czasami lepiej jest komuś nie sprzedać. Nie wiem, czy się wam zdarzyło, że sprzedawca wam w sklepie, ja wiem, że to jest szokujące dla wielu ludzi, są totalnie po prostu w szoku, jak to słyszy ode mnie. Nie wiem, czy się wam zdarzyło, że byliście w sklepie, nie wiem, chcieliście coś kupić, albo na jakimś targu, i ktoś mówi, nie, nie, sprzedaż się psuje na przykład. I uwaga, wy odchodzicie, nie kupiliście, i teraz co sobie myślicie o sprzedawcy? Co sobie myślicie o sprzedawcy, który wam nie sprzedał? Wow. Mi się zdarzyło to kilka razy, mi się to kilka razy zdarzyło, dlatego ja uwielbiam i kocham pasjonatów i doceniam pasjonatów, i ja jestem zwolennikiem finalizacji, tak? Ja popiję kawę, dzisiaj chciałem, nawet popiłem kawę i chciałem powiedzieć, kawa jest dla tych, którzy finalizują. To jest mój ulubiony cytat, jak piję kawę, to mówię, kurczę, piję kawę na kredyt, dzisiaj nic nie sfinalizowałem. Jak wychodzę z domu, mam dwóch synów, rodzinę, i mówię, po prostu mógłbym siedzieć z domu, wychodzę do pracy, to wychodzę zawodowo, więc po prostu chcę, wiadomo, po prostu finalizować. I teraz, więc ja jestem po prostu znany, że jestem jednym z najlepszych ludzi, powiedzmy, w Polsce, jeśli chodzi o finalizację, o closing, powiedzmy o efektywność, różnego rodzaju konwersje, naprawdę mam kosmicznie duże konwersje, ale uczę im, którą możesz zrobić dla, powiedzmy, potencjalnego klienta, czyli osoby po drugiej stronie. Czasami po prostu możesz powiedzieć, że wiesz co, tak szczerze, myślę, że ja i moje rozwiązania nie mogą ci rzeczywiście pomóc, i myślę, że powinieneś popatrzeć na coś innego, że po prostu ja nie jestem dla ciebie, współpraca ze mną, z nami, nie jest dla ciebie. Wtedy w tym momencie budujesz prawdziwe zaufanie, i wtedy taka osoba, budujmy, kiedy
budujemy w tym momencie zaufanie, być może czasami jakieś techniki na sam początek, na siłę, za bardzo po prostu, za bardzo tak jakby nawet po prostu nie do końca dobrze podane, tylko ja zawsze mówię, że ty powinieneś żyć techniką, nie po prostu stosować technikę, tylko po prostu to powinno być część twojej tożsamości. Zresztą w taki sposób ludzie modelują. Czasami ktoś mówi, o, to jest urodzony sprzedawca. To nie był urodzony sprzedawca, on po prostu kogoś zmodelował, był w otoczeniu, naśladował, wujek, ciotka, mama, tata, ktoś z rodziny, nauczyciel jakiś w środowisku, ktoś po prostu był super fajny. Wiadomo, są też temat predyspozycji różnego rodzaju i tożsamości, osobowości, ale po prostu ktoś kogoś mógł modelować, był w środowisku. Jeśli ty byłbyś Donaldem Trumpem od dziecka, byłbyś synem Donalda Trumpa i od dziecka patrzył, jak on robi biznes, jak on zamyka deal, jak on finalizuje, nie musiałbyś chodzić na żadne szkolenia, bo to by było częścią po prostu twojej podświadomości, twojej osobowości. Więc tutaj od tej strony, jeżeli nie sprzedasz, okay, jeżeli nie sprzedasz, jeżeli nie zamkniesz czasami, okay, no to buduje po prostu dużo bardziej zaufanie, a ludzie w dzisiejszych czasach maksymalnie szukają, a właśnie po prostu mogą zaufać, komu naprawdę mogą zaufać. I ja powiem tak, że na czasy koronawirusa, jak wybuchł koronawirus, jak wybuchła powiedzmy potencjalna panika, to ja zacząłem sobie myśleć, od zawsze ludzie budowali w plemionach, po prostu dobierali się w plemionach, ponieważ samodzielnie ciężej było przeżyć. Tak powstawały osady, wioski, osady, potem większe miasta, w taki sposób powstawały plemiona, potem po prostu z tego powstawały państwa. Jeżeli ktoś był w lesie, był niedźwiedź, był wilk, tak, no i ktoś, ciężko komuś było przetrwać na własną rękę, dlatego ludzie się łączyli, ten był lekarzem, ten był stolarzem, ten był kowalem, ale i tak dalej, tak samo po prostu dzisiaj. To jest tak samo, tylko na inną skalę, technologia jest inna, ale najważniejsze jest budowanie sojuszy. Najważniejsze jest budowanie sojuszy. Ja polecam budowanie sojuszy. Prawdziwy sojusz może być po prostu oparty na zaufaniu po prostu do drugiej osoby, a to zaufanie buduje się w różny sposób, a czasami beczkę soli z kim zjeść, żeby poznać po prostu, kto kim jest, no bo niestety ja też trafiłem na wielu ludzi, którzy wbiło mi nóż w plecy, oszukało mnie, przeróżne rzeczy, tak też przerobiłem po prostu swoje tematy i to musiałem odrobić swoje lekcje i teraz po prostu, kiedy idziemy do ludzi i ludzie wiedzą, że po prostu to, co mówimy, to jest solidne, to się po prostu zrealizuje, to się wydarzy, no to wtedy jest ten speed of trust, jest taka książka Speed of Trust, czyli prędkość zaufania, tak? I to jest po Piotrze. Czasach, bo ludzie nie mają zaufania do żadnych autorytetów, do żadnych, powiedzmy, właśnie osób, które mówią, zaczynając od polityków. Piotrze, mówisz teraz o zaufaniu. Udane relacje i związki międzyludzkie to taka podstawa, na której budujemy nasze życie prywatne i zawodowe. Czy mógłbyś się podzielić twoimi przemyśleniami na ten temat w związku z network marketingiem? A jeszcze raz, jakbyś doprecyzował pytanie, bo patrzyłem tak samo na komentarze, na pytania. Tak. Chodzi mi o, mówiliśmy cały czas o zaufaniu, tak. I mówię, wiadomo, że udane relacje i związki międzyludzkie to taka podstawa, na której budujemy nasze życie prywatne i zawodowe. Czy mógłbyś się podzielić twoimi przemyśleniami w stosunku teraz do network marketingu? No właśnie po prostu do tego podchodziłem, że bardzo często ludzie tak samo wchodzą i warto w tym momencie te rzeczy zdobywać osoby, kiedy prowadzimy ten biznes ponad jakąś technikę, czy po prostu swój zysk i swój interes, okej? Okay? To jest jedna sprawa. I druga sprawa, w taki sposób właśnie tego ludzie najbardziej potrzebują i uważam, że to jest dzisiaj najcenniejsza waluta. To jest po prostu mega, mega ważne, żeby budować sojusze, budować, po prostu dograć się z ludźmi, z odpowiednimi ludźmi, gdzie są podobne wartości, gdzie są podobne cele, a gdzie właśnie można po prostu wspólnie zrobić naprawdę fajne rzeczy i to jest po prostu duża waluta. Waluta i tego ludzie po prostu potrzebują, ale z drugiej strony
bo bardzo często ludzie tak samo wchodzą na tym zaufaniu i mówią, nie wiem, zaufam ci i tak dalej. Ja mówię ludziom, którzy gdzieś tam wchodzą, mile nie ufaj, po prostu nie ufaj, ty musisz sobie zaufać, ty sam musisz wiedzieć, że to, co robisz, bo bardzo często ktoś przerzuca tak jakby decyzję i odpowiedzialność na drugą osobę, ja ci zaufam, okej? Okay? Czy czasami ludzie mówią, dziękujemy za zaufanie i to jest po prostu fajne, takie kulturalne, ale prawda jest taka, że ja bym chciał, żeby każdy jak po prostu robi, wiadomo, to jest też tak, że widzimy po prostu w czasach tego koronawirusa, tak? Jedni mówią maseczki, inni mówią nie maseczki, jedni mówią szczepienia, inni mówią nie szczepienia, jedni mówią amantadynę trzeba stosować, ktoś tam inny coś innego powie. I teraz my ciężko się określić komu i w pewnym momencie na coś trzeba postawić, okej? Okay? Tak jest w życiu i tak jest po prostu w biznesie. Także ten sam temat z różnych kontekstów, więc ja bym wolał, żeby ktoś podejmował decyzję na poziomie wiedzy, a nie tylko i po prostu samego zaufania. Na koniec dnia i tak trzeba na coś postawić, i tak trzeba po prostu komuś zaufać, po prostu. Piotrze, Ewa pyta, czy polecacie współpracę z dwoma, trzema firmami w MLM, o ile się uzupełniają, na przykład dotyczącą zdrowia szeroko pojętego? Już ci Ewa mówię, jeśli jesteś sprzedawcą, jesteś typowym sprzedawcą i chcesz budować biznes na sprzedaży, czyli interesuje cię, masz, nie wiem, klientów, jesteś, nie wiem, powiedzmy ekspertem, jakąś terapeutką czy w dziedzinie zdrowia i polecasz produkty, nie wiem, jesteś w firmie i masz na przykład w jednej firmie masz, nie wiem, chlorofil, tak, a w drugiej firmie masz, nie wiem, witaminę C czy szejka, czy kosmetyk i tak dalej, a nie masz tego w jednej firmie i potrzebujesz dwie, trzy firmy, żeby kompleksowo komuś pomóc, to tak, to możesz to robić. Uwaga, jeśli jesteś sprzedawcą. A jeśli jesteś budowniczym biznesu albo liderem, nie daj Boże, to kompletnie jeszcze nie widziałem, nie, ja tego kompletnie nie widzę. Wyobraź sobie, robisz Zooma i mówisz, tak, jesteśmy super firmą, ja mam firmę, jedziemy, robimy to, w poniedziałek dla jednego zespołu, we wtorek dla drugiego zespołu. Absolutnie to już po prostu totalnie nie działa. A muszę przyznać, że widziałem ludzi i wiecie, po prostu kilka lat temu byłem na kruzie po Morzu Śródziemnym, gdzie siedziałem 5 dni przy stole z człowiekiem, który w zasadzie po 5 dniach pokazał mi swoją aplikację mobilną, gdzie miał 240-280 tysięcy dolarów tygodniowo, miesięcznie z jednego projektu networkowego. Firm networkowych. Był taki czas, że w przeszłości coś wybudował, potem lata przestał budować ten biznes, to były pasywne dochody, potem wybudował kolejny biznes i wiem, że tak samo po prostu na różnych poziomach był zaangażowany w różne inne network marketingi, czy na poziomie inwestora, czy na poziomie po prostu na różnych poziomach. Także znam też inne osoby, które mają na wielkim poziomie struktury więcej niż mnie, ale uwaga, to są ludzie, którzy aktywnie nie budują biznesu. To są ludzie, którzy zbudowali to lata temu, wyłączyli się, mają liderów po prostu pod sobą, są totalnie nieaktywni, tylko nie rekrutują ludzi z firmy do firmy, a tylko budują po prostu jedno imperium i nie promują już jednej firmy i wtedy rekrutują, ale to są ludzie 99,99999% nie potrafi tego zrobić, to jest niekorzystne dla nich, bo jak w ogóle ktokolwiek by się dowiedział, że jesteś więcej niż jednej firmie, to słuchaj, po prostu jeśli ktoś goni dwa zające, nie złapie ani jednego. I Konfucjusz to mówił. I w tym momencie to absolutnie po prostu nie ma sensu. Ja tego w ogóle nie polecam i wiem, że to są ludzie, którzy przyjdą z firmy, a słuchaj, to nie koliduje i tak dalej, ale i tak jak chcesz zbudować biznes, możesz gdzieś mieć przychody z innej firmy, przychody z poprzedniej firmy i zacząć budować nowy twój biznes i tak to może w tym momencie po prostu działać. Prawdopodobnie firma, jeżeli albo jest szansa, że firma, jeżeli po prostu nie rekrutujesz z poprzedniej firmy do obecnej firmy ludzi, to wtedy nie zamknie twojego konta, chyba że po prostu masz jakąś podpisaną lojalkę, umowę lojalnościową, to jest zupełnie po prostu coś innego, ale ja w ogóle tego nie polecam.
Ja po prostu zawsze budowałem temat, jedną firmę i powiem wam, nie wyobrażam sobie, wiem, że po prostu jest kilka osób, które coś takiego robi, ale powiem wam, to po prostu nie działa, tak? To mówię, trzeba być po prostu ultrakosmicznym zawodowcem i teraz jak się jest zawodowcem i tak samo frontmanem, to wychodzisz przed ludzi, mówisz, że musisz po prostu promować jedną rzecz. Jeżeli nie promujesz jednej rzeczy, ten biznes, jeden network jest wystarczająco trudny. Wybudowanie jednego networku jest tak jak mówię, jest wystarczająco trudny, a jeszcze chcesz po prostu mieć dwa, no chyba, że nie jesteś liderem, tylko jesteś po prostu, nie wiem, próbujesz być snajperem, tak? Czyli że o, zasponsoruję kogoś, ktoś to zrobi po prostu beze mnie. To tak nie do końca po prostu działa. Piotrze, teraz mam pytanie, jeszcze mam dwa pytania od nas, Network Magazynu, ale tu Grażyna jeszcze pyta, chyba cię tak szybko jeszcze nie puścimy, już się godzina mija. Jak zaczynałeś twoją podróż w MLM-ie? Ile terminów, rozmów, przedstawień, planu miałeś na dzień? Jakie były twoje początki? Wiesz co, to jest różnie, bo ja budowałem biznes, gdzie na początku schodziłem, moi koledzy szli na przerwę albo ktoś tam po prostu jechał, a ja w przerwie w pracy robiłem telefony, tak? Po pracy robiono, odpowiadałem na pytania. Także na początku po prostu różnie. Był taki czas, że na przykład po prostu robiłem i miałem taki po prostu sezon, że na przykład robiłem 100 telefonów na zimnym rynku dziennie. Był taki czas po prostu, gdzie wziąłem, moi znajomi nie chcieli podjąć ze mną współpracy. Zaprosiłem, pamiętam, mojego lidera Upline'a z Florydy, który zarobił ponad 40 milionów dolarów prowizji obecnie ma zarobionych w network marketingu. Zaprosiłem 41 osób na grand opening mojego biznesu i nie wpisałem ani jednej z tego, tak? Ani jedna osoba się nie przyłączyła. To był po prostu dla mnie szok, więc ja myślałem, że ja może prezentację robię. Piotrze, a z tych 100 telefonów... Nie, to było spotkanie grupowe. A my wtedy budowaliśmy, to zależy, bo ja nie mogę ci dać jednej po prostu statystyki, bo to zależy poprzez na prezentację online'ową, czy to było wysyłanie płytek z prezentacjami nagranymi, bo to były różne systemy, ja byłem wtedy systemem u Erika Worry w organizacji i tam w ogóle nie było polecane, kiedy Erik Worry jeszcze nie miał GoPro i tam w ogóle nie były polecane spotkania jeden do jeden i tylko były domowe spotkania, i prezentacja była taka zasada, że jeśli twoje usta się poruszają, to musisz, jeżeli opowiadasz, to musi być duplikowalne i najlepiej, żeby po prostu prezentacja była duplikowalna, czyli naciskasz przycisk play i prezentacja sama się robi. Więc to był taki pierwszy okres, czyli nikt nie umiał prezentacji, nikt nie uczył w ogóle prezentacji, ponieważ Randy Gage wtedy i Eric Worre twierdzili, że prezentacje są nieduplikowalne, że ludzie się nie nauczą prezentacji i oni nie uczyli wtedy w ogóle prezentacji, tylko chcieli, żeby prezentacje były duplikowalne. To była tak zwana centralna linia, więc tutaj po prostu nie mam takiej bez jednej odpowiedzi, bo to zależy w którym etapie, w którym momencie. Ale był taki czas, że kiedy miałem, znajomi nie chcieli robić ze mną biznesu, czy nie widzieli po prostu tutaj pasywnych dochodów, wiecie, polscy emigranci w Stanach Zjednoczonych, bardzo często niekoniecznie tam posłuchali na tego typu biznesy, to po prostu ja wyszedłem na przykład na zimny rynek i byłem w stanie zrobić 100 telefonów po prostu dziennie, 100 telefonów, tak? No, także różnie, to zależy po prostu od sezonu, ale na zimny rynek, no to po prostu czasami po 100 telefonach, no to na przykład, nie wiem, jednego partnera z tego po prostu, oczywiście z follow-upami i z całą resztą. To po prostu, no, to nie jest w ogóle najlepszy sposób, żeby budować network. Ja wtedy nie miałem pojęcia w ogóle o budowaniu network marketingu, ale byłem gotowy zrobić, potrzeba oczywiście wybudować network. Ja pamiętam, jak rozwijałem biznes w Niemczech, pamiętam wtedy była to nasza klasa, to ja robiłem po prostu sobie po 5, po 6 spotkań dziennie, zresztą zaczynałem w ogóle od Hamburga, pewne relacje mam do dzisiaj,
budowałem biznes w Niemczech i moja żona ustawiała mi spotkania przez wtedy naszą klasę początkowo, no to myślę, że tam nawet po 300 po prostu, muszę powiedzieć, spamów, poczyta spamów z jakimiś tam po prostu wiadomościami, hej, jest nowy projekt i szukam ludzi, którzy mówią po polsku, po niemiecku, bo głównie też od Polaków zaczynałem. Tak, i z tego wychodziło po 5, po 7, po czasami więcej spotkań dziennie, gdzie moja żona rozpoczynała te rozmowy dla mnie, a ja po prostu tylko robiłem te spotkania, żeby było po prostu szybciej. No, także to zależy na którym etapie, wiesz. W dzisiejszych czasach network inny, dzięki budowaniu dobrym, mądrym mediów społecznościowych, dzięki budowaniu w ogóle, dzięki mediom społecznościowym network się zmienił całkowicie. Dzisiaj content marketing, budowanie marki osobistej, wkładanie wartości, tak, to jest w ogóle zupełnie absolutnie inny świat. Ja nie chciałem, po prostu też zadałeś pytanie, to odpowiedziałem, nie chciałbym przestraszyć ludzi, przestraszyć po prostu osób tutaj na zewnątrz, ale ja byłem człowiekiem, który mówi, zrobię to i nauczę się tego, co potrzeba, żeby rzeczywiście wybudować ten biznes, żeby rzeczywiście zrobić fajną rzecz. Ale tak jak mówię, gdybym wiedział wtedy, co wiem dzisiaj, wiem i też umiem, bo to jest też kwestia umiejętności, to jest kwestia też budowania pewności siebie. To jest to samo, co rozmawialiśmy o budowaniu tego zaufania. Buduj zaufanie. Zaufanie buduje się na różne sposoby, tak? Okay? I tak samo, i stąd powstaje pewność siebie, stąd ta energia w tym momencie się buduje, że ja dzisiaj wchodzę na spotkanie i ja wiem, że ja mam dla kogoś wielki dar, że jak ktoś podejmie współpracę ze mną, to życie tej osoby, ja wniosę taką wartość skandaliczną w życie tego człowieka, że to będzie najlepszy czas po prostu życia tej osoby, że to może być po prostu najwspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek ktokolwiek ktoś zrobił. I ja wiem po prostu dlatego ja jestem super skuteczny i mam po prostu super wielką skuteczność. I teraz co się zmieniło na przestrzeni, powiedzmy, dekady? No właśnie po prostu poziom sukcesów, poziom wiary w ogóle w to, co robię, w to, gdzie ja idę, to, gdzie ja zmierzam, to po prostu jaką po prostu wartość mogę wnieść po prostu w życie drugiego człowieka. I kiedyś bałem się rekrutacji, jak słyszałem od jakichś liderów, że rekrutacja powinna być przyjemna, to ja mówię, chyba oszalałeś, to jest najgorsza rzecz, jaka tylko istnieje. Dajcie mi tylko tych dwóch moich ludzi. Jak po prostu będę miał tych dwóch, to już będę ich motywował, okej? Okay? Taka była myśl, ja pamiętam dokładnie swoje myśli. Ale rekrutować? Spotkanie. Ja dzisiaj jestem tak, powiedzmy, zajarany jak szczerbaty, napalony jestem jak szczerbaty na suchary, w cudzysłowie, żeby móc iść na spotkanie i po prostu przedstawić komuś propozycję, którą mam dla drugiego osoby, żeby po prostu pokazać komuś biznes, który mam, który chciałbym po prostu z tą osobą zrobić. I to jest kwestia wielu rzeczy i w dużej mierze ja musiałem przerobić dużo rzeczy u siebie, musiałem zrozumieć, po prostu popatrzeć, w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, kim ja jestem, tak? Kim ja jestem jako człowiek, kim ja jestem, gdzie ja po prostu zmierzam, co ja robię, a też musiałem zrozumieć tak wiele rzeczy, różnego rodzaju swoich programów, blokad z przeszłości, typu oddać swój termostat finansowy, to tak samo jest po prostu ważny czynnik. Musiałem zrozumieć, że pieniądze są po prostu dobre, zarabianie pieniędzy jest dobre, network marketing jest dobry, kiedy ja rekrutuję kogoś do mojego bardzo dobrego networku, to jest dobre dla niego, to jest większa wartość dla tej osoby, aniżeli cokolwiek innego on mógłby robić. Bo ja wiem dzisiaj, że jeżeli kogoś ja wprowadzam do tego biznesu i ktoś zrobi to, co ja po prostu pokazuję tej osobie, żeby on zrobił, to ja wiem, że to dla tej osoby może być najwspanialsza rzecz, jaka tylko po prostu istnieje, tak? A zwłaszcza już w obecnych czasach. Ja wiem, że ta osoba, że po prostu jaką wartość jestem w stanie wnieść w życie tej osoby. No i tyle. I dlatego ja przychodzę dać komuś dar. Ja przychodzę wnieść po prostu spektakularną wartość kogoś, z kim po prostu się spotykam, czy do kogo dzwonię. Także dlatego ja chcę to robić i tak to wygląda w skrócie. Nie wiem, czy jeszcze możemy odpowiedzieć na resztę pytań, czy... Jeszcze dwa ostatnie pytania mam. Proszę, abyś dał jakiś fajny content, wartość dla naszych wszystkich tu widzów, słuchaczy.
Powiedz wszystkim, jak obecnie w tych dziwnych czasach szukasz i pozyskujesz nowe osoby, jak nawiązujesz kontakt i rozbudowujesz swoje struktury, jakich narzędzi, technik używasz konkretnie? Parę wiesz pytań co, w jednym. Ja akurat tak, ja ze względu, że robię to, co robię, to obecnie od kilku miesięcy bardzo mało w ogóle byłem, nie wiem, czy obecny w mediach społecznościowych, czy bo aż mam po prostu za dużo partnerów, za dużo osób, z którymi po prostu mógłbym w ogóle cokolwiek robić. Poza tym moja rola jest troszkę inna na tym etapie, więc ja trochę mniej być może w ostatnim sezonie prowadzę czasu nad aktywną jakąś po prostu w ogóle rekrutacją. Bardziej po prostu moja rola jest leadership development, czyli po prostu kreowanie liderów, wsparcie ludzi, którzy po prostu są w organizacjach, żeby pomóc zarabiać im pieniądze, bo jestem po prostu na takim poziomie, że żeby po prostu na przykład awansować, to muszę pomóc innym ludziom. Wiem, że jestem w stanie, że jeżeli po prostu pomogę kilku innym ludziom dojść do określonych poziomów, to wtedy to nie wymaga tego planu marketingowego, ale tak to po prostu działa, więc koncentruję się w trochę inny sposób. Natomiast w projekcie, w którym jestem, otwieramy teraz całą Europę. Całą Europę, ja czekałem na to 2 lata, bo wchodząc do projektu wyznaczyłem sobie cel, żeby wprowadzić 2 miliony ludzi w 2 lata, a musieliśmy przenieść do otwartej Europy z wielu różnych względów i prawie po prostu, prawie 2 lata tutaj w tym momencie przesunęło się otwarcie Europy, postawienie całego systemu IT najnowszego, szereg różnych po prostu, zbudowanie pełnej wielkiej infrastruktury, więc teraz startujemy Europę, więc w tym momencie, no to jest dla mnie tak szczerze najważniejsze 6 miesięcy w całej mojej karierze po prostu network marketingu teraz i to, co się po prostu wydarzy do przodu, ponieważ ja budowałem biznesy duże międzynarodowe, no i zamierzam tak samo zrobić fajny biznes międzynarodowy, dlatego trochę mniej z mojej strony z takich aktywności, ale tak jak mówię, content marketing, czyli po prostu pisanie wartościowych treści, udostępnianie, całe działanie w mediach społecznościowych, wnoszenie wartości w życie innych ludzi, live'y, to daje wartość, i to jest bardzo dobry system. Tak dalej, budowanie biznesu dzięki marce osobistej, tak i rekrutacja po prostu poprzez markę osobistą, to tak samo to polecam dzisiaj każdemu, czyli żeby firma była trochę z tyłu, a po prostu człowiek z przodu, to jest w ogóle absolutnie genialna rzecz i to się na przestrzeni ostatnich lat w network marketingu, dawniej to było kompletnie nieduplikowalne i też mnóstwo ludzi nie wiedziało, jak to robić. Dzisiaj ten kod network marketingu, jak go robić w 100% online, został odkryty i istnieją po prostu technologie, które tutaj to wszystko robią. Ja bym powiedział, jest taka jedna zasada, jak sprawiamy, że życie drugiego człowieka staje się lepsze, poprzez to właśnie buduje się zaufanie i wtedy dużo ludzi rekrutujemy, po prostu, to definitywnie to w taki sposób działa, w skrócie. A dalej to, co ludzie robili w tak zwanej starej szkole, często bardzo nieumiejętnie również robili, więc trochę bardziej, powiedzmy, zaawansowany albo inteligentny sposób, z klasą trochę większą, a kiedy ludzie robią to w dzisiejszych czasach w mediach społecznościowych, no to tak samo idzie to przenieść po prostu w network marketingu, wiele z tych zasad z offline'u do online'u można po prostu bardzo fajnie przenieść. Definitywnie tego typu narzędzia jak Zoom, numer jeden narzędzie do budowania biznesu, gdzie można robić te spotkania, ja to nazywam kawa online i ten Zoom. Nawet powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach network marketing potrafi być dużo bardziej zyskowny, ponieważ normalnie kiedyś ktoś musiał pojechać do kogoś, albo często jechał, płacił za hotel, restaurację, nie będziesz mówił komuś o obiedzie, mam dla ciebie biznes, w którym ty możesz zarabiać dużo pieniędzy, ty sobie zapłać za swój obiad, ja za swój, tak? Ty zapłać za swoją kawę, ja za swoją kawę. Jeżeli ja zapraszam kogoś do biznesu, do rozmowy, no to taka kultura biznesowa, wtedy ja płacę, tak? No po prostu ja to tak zawsze widziałem, więc dzisiaj te koszty biznesu mogą być zupełnie inne,
a efekt może być po prostu większy. To tak w skrócie, bo wiesz, no ludzie, powiedzmy, że ja tak mam w skrócie, bo na przykład ja wprowadziłem jednego człowieka, który wiedział, jak robić network marketing, Grega Grzegorza, i słuchaj, po prostu jednym webinarem zarejestrowaliśmy 622 osoby, 540 od razu po prostu w trakcie webinaru, a z tego jednego webinaru weszło 622 osoby, ja zrobiłem po prostu webinar online. To jest ekspert od cyfrowego marketingu, od marketingu internetowego, poukładaliśmy, jak to zrobić, on nie miał struktury w innej firmie i pierwszy jego miesiąc to był 100 tysięcy złotych przeszło po prostu. Pierwszy miesiąc, gdzie on nawet mówi po prostu, a zróbmy eksperyment, zobaczmy po prostu, jak skrzyżowanie twoich technologii i moich, jak to po prostu zadziała. Także no, dlatego tak samo po prostu ja nie, powiedzmy, że mam kilka rzeczy, które powodują, że ja nie muszę po prostu szukać aż tak bardzo po prostu partnerów biznesowych. Poza tym network na tym nie polega, żeby cały czas po prostu aktywnie, powiedzmy, rekrutować. Wiadomo, jak ludzie się zgłaszają sami do mnie, no to w tym momencie rozmawiam im, mówię, nie możesz tutaj po prostu ze mną działać. Tak, bardzo często po prostu staram się dać taką osobę do zespołu, w którym mam jakiegoś super skutecznego dyrektora, który tak samo jest w stanie pomóc tej osobie, taki lubię budować biznes, a raz na jakiś czas, jak ktoś jest po prostu, kto rzeczywiście jest, czyli po prostu osobiście kreuje taką osobę, żeby tutaj zrobić po prostu wielki, wielki biznes, tak, ale zazwyczaj po prostu lubię taki układ i takie plany kompensacyjne, które pozwalają, żeby budowany był lider pod liderem, lider pod liderem, lider pod liderem, to jest taki sposób budowania, gdzie bardzo lubię tego typu budowę, także tak to wygląda. Jeszcze ja tutaj widzę Grażynka, czy jeśli dobrze zrozumiałem, że polecając, ja to nazywam network, nie MLM, ale to jest to samo, najważniejszą rzeczą jest przekonanie, że wnoszę najwspanialszą wartość w życie tego człowieka. Wiesz co, Grażynka, ja nie dam ci takiej jednoznacznej odpowiedzi, że to jest najważniejsza rzecz, bo na różnych etapach życia, na różnych etapach kariery to będą różne rzeczy, okej? Ja tylko mówię, że po prostu dla mnie to jest bardzo ważne i to mi pomogło rekrutować jak szalone, czy po prostu finalizować jak szalone, czy sprzedawać jak szalone. Kiedy ja wiem, że to, co ja po prostu polecam, to, co ja daję, że to po prostu nie tylko nie zrobi krzywdy drugiej osobie, że ktoś, nie wiem, nie straci, tylko że to będzie po prostu spektakularna wartość, że coś, co ja po prostu daję tej osobie, to będzie po prostu fantastyczna wartość dla tej osoby. To, wiesz, to jest tak samo, wiesz, idziesz na imprezę i dać prezent, tak, solenizantowi. Ktoś ma po prostu urodziny. No i teraz jak dajesz komuś po prostu na urodziny, dajesz komuś prezent, no to co się w tym momencie dzieje, jak wnosisz wartość po prostu w życie drugiej osoby? No jesteś zadowolona, że możesz, ktoś się cieszy, bo dostał prezent, ty się cieszy, bo już mogłaś dać. I ja taką formę networku najbardziej. To mi się najbardziej podoba, to mnie po prostu cieszy i dlatego jestem zafascynowany, zakochany w tym biznesie. Nie jest tylko tak, że network nie ma takich ciężkich stron i tak dalej, ale jak to się mówi, tak buduje twój biznes, nie buduje twój charakter. I tak samo trudne momenty i różnego rodzaju porażki budują ciebie jako osobę, budują ciebie jako lidera, jako kapitana, jako człowieka w ogóle i są częścią życia, więc tak to wygląda. Piotrze, wiedza, doświadczenie, mega wartość. Dziękujemy Ci bardzo. Jeszcze mam ostatnie pytanie, które będziemy zadawać wszystkim naszym gościom. Chcemy zrobić coś z tym, będziemy chcieli potem zrobić. Piotrze, wyobraź sobie, że siedzisz w restauracji, a przed Tobą pije kawę totalny nowicjusz w MLM. Wczoraj się u Ciebie zarejestrował i prosi Cię o kilka najważniejszych wskazówek. Jak ma działać, co robić, aby odnieść sukces? Powiem Ci tak, to nie jest dla mnie łatwe pytanie, to nie jest dla mnie łatwe pytanie, dlatego, ponieważ
Często ludzie mnie pytają o tak zwane kilka po prostu wskazówek, tak? Daj mi jakąś po prostu wskazówkę, daj mi to, daj mi tamto. To nie jest aż tak łatwe pytanie, bo ja w tym momencie po prostu chciałbym zobaczyć, na jakim etapie ta osoba jest. Chciałbym taki zrobić mini coaching dla tej osoby, przygotować, zobaczyć. Więc to tak w skrócie. Gdybym ja mógł sobie dać i po wskazówkę na dzień numer jeden, kiedy ja spotkałem, to dałbym sobie samemu, bo są ludzie o różnych potrzebach, bo ja nie wierzę, że nie jeden garnitur nie pasuje na wszystko, tak? Wszyscy mamy inne oczy, inny kolor oczu, inne linie papilarne, inne twarze, inny wygląd. Jesteśmy unikalni, tak? Mamy inne wartości, inne przekonania, inne ograniczenia, inne limity, więc stąd tutaj nie mam takiej uniwersalnej jednej zasady, która mogłaby pracować dla każdego, ale gdybym sobie mógł dać taką jedną wskazówkę, to w moim przypadku to by było uwierzyć w to, co robię i w siebie, w moje możliwości dużo szybciej, w dużo większy sposób. Uwierzyć po prostu, że ja mogę, bo to był u mnie największy proces, który ja musiałem sam nad sobą przepracować. I z tym bardzo często na poziomie przekonań po prostu bardzo dużo rzeczy wychodzi, gdzie więc gdybym w restauracji spotkał tą osobę, to najpierw sprawdziłbym, jakie ta osoba ma przekonania. Harvecker powtarzał, daj mi 5 minut swojego czasu, a ja przewidzę twoją przyszłość finansową do końca życia, tak? Ponieważ odgadnę twój tak zwany termostat finansowy. I to wynika bardzo często po prostu z przekonań, które ludzie mają. Czasami ludzie myślą sobie, nie jestem wystarczająco dobry, albo czasami nie wierzą w biznes, nie wierzą w projekt, przychodzą tylko, żeby zarobić kasę, nic dziwnego, że chcą zarobić pieniądze, ale to nie jest też złe, żeby chcieć zarobić pieniądze, bo czasami ludzie potrzebują zarobić pieniądze, ale jest taka głębia tego tematu i jest jeszcze większy, lepszy po prostu sposób, mniejszy sposób. Do tych rzeczy trzeba dojść, trzeba po prostu poprzerabiać siebie jako człowieka, jako networkera, ta powiedzmy tak samo taka dojrzałość w ogóle, powiedzmy lidera, networkera, to też ma znaczenie. Natomiast tak jak mówię, na pewno powiedziałbym tej osobie, daj sobie czas, okay, na to, żeby się nauczyć, jak to robić. I nie możesz zrezygnować, dopóki się nie nauczysz, jak to robić. Po prostu, znaczy wtedy nie będzie potrzeby w ogóle, potrzeby rezygnować. To jest ważna sprawa, więc daj sobie czas, tak? Powiedziałbym tak samo, wszystko będzie dobrze. Chciałbym dać takiej osobie taką pomocną dłoń, nie wiem, poklepać kogoś po ramieniu i powiedzieć, wiesz co, ja myślę, że wszystko będzie dobrze, tylko po prostu zainwestuj w siebie. Powiedziałbym też takiej osobie, buduj siebie, tak? Ponieważ jeśli ktoś jest wielkim człowiekiem, to znaczy staje się, mówi się tak, że nie trzeba być wielkim, żeby zacząć, ale trzeba zacząć, żeby być wielkim. Jeżeli ktoś buduje siebie, buduje swoją wiarę w siebie, buduje jeszcze raz swoje kompetencje networkowe i buduje swoje po prostu siebie jako osobowość, siebie jako brand, jako markę, wtedy to się staje mega proste, to się staje tak proste, tak przyjemne, to się staje taką radością, to się staje wow, to się staje pięknym po prostu biznesem, jeżeli przerobimy tutaj to, co potrzebujemy przerobić u każdego siebie. Także powiedziałbym, dobrze wystartuj, szybko wystarczy. Zarób fajne pieniądze w pierwszym miesiącu, nie czekaj, żeby skontaktować nie wiadomo ile, po prostu zrekrutuj parę osób, żebyś miał tak zwanych paru runners, czyli ludzi, z którymi możesz biec. Są tacy ludzie, którzy chcą iść, są tacy ludzie, którzy chcą stać i patrzeć, przyglądać się, są tacy ludzie, którzy zapisali się tylko i wyłącznie, żeby dać ci przysługę, żeby cię nie odmówić. Na pewno nie oglądaj się na tych ludzi, którzy się nie zapisują. Napisała do mnie dziewczyna i mówi, że Piotr, czy mógłbyś mi pomóc w ogóle przekonać taką osobę, żeby robiła markę osobistą, to jest ktoś, kto jest po prostu bardzo gruby, teraz mamy produkty, no nie, i go przekonać, żeby po prostu coś tam robił, żeby w ogóle tutaj nie mogę go przekonać. Ja mówię, wiesz co, ty piszesz po prostu do mnie z taką rzeczą,
Wiesz co, to ja nie jestem w takim biznesie. Ja nie jestem w biznesie przekonywania ludzi, nie jestem w biznesie namawiania, wykręcania ręki. Ja napisałem jej to, co chcesz, żebyśmy wsiedli w samochód, pojechali do niego do domu, porwali mu rodzinę, zmusili, żeby po prostu robił. Szok taki, tak? I to nie jest tak, że jakbym był na tym spotkaniu od samego początku, to nie zrobiłbym, na pewno po prostu zrobiłbym bardzo dobre spotkanie, bardzo dobrą, powiedzmy, prezentację, argumentację, ale to, co wcześniej powiedziałem, być może powiedział, wiesz co, być może to nie jest dla ciebie, bo wola musi być po drugiej stronie, tak? My szukamy ludzi, którzy szukają czegoś dla siebie, my szukamy ludzi i ja wolę postawić na kogoś. Steve Jobs powiedział, że jego największą rolą w firmie Apple to było kopanie tyłka graczom typu A. Gracz typu A to jest Lewandowski, Ronaldo, Messi, tak? A czy ich trzeba zmuszać, żeby grali na boisku, czy ich trzeba zmuszać, żeby po prostu grali w piłkę, czy żeby uczyli się technik? Nie trzeba ich zmuszać, oni mają swoją własną motywację, oni chcą się sami rozwijać, im trener mówi, wypadł z boiska, już nie możesz ćwiczyć, bo po prostu musisz spoczywać, tak? To im mówią ludziom, to jest gracz typu A. Gracz typu B ma aspiracje do tego, żeby być graczem typu A, tak? Ma aspiracje, tak? Gracz typu C, tak? Być może chciałby być, ale musi się x rzeczy wydarzyć, żeby w ogóle wyjść tam wysoko, tak? Gracz typu D nie będzie nigdy po prostu tutaj. Jeszcze jest gracz typu E, tak? Który w ogóle wpchnięto, ktoś go zrekrutował na boisko, na siłę zmanipulował, słuchaj, tutaj jeździsz na wózku, to nic, przeszkolimy cię, będziesz tutaj po prostu grał jak Ronaldo. Mówi się mu, że po prostu będzie zarabiał kasę, albo na siłę po prostu kogoś wepchnięto na boisko, okej? I potem ktoś ma depresję, że taki sobie zespół zbudował z takich ludzi, którzy w ogóle nigdy nic nie chcieli w tym robić, na siłę wepchnięto ich w ogóle, ci ludzie mieli inne cele, inne potrzeby i potem jest po prostu frustracja to nie wiem, tutaj weźmiemy najlepszego trenera reprezentacji piłki nożnej i powiemy, niech on go zmotywuje, jak go nie zmotywuje tego gościa, co tam stoi w kącie i nie chce grać w ogóle w drużynie, no nie, nawet Pan Bóg, słuchajcie, powiedział, tu jest 10 przykazań, jak po prostu będziesz według tych 10 przykazań po prostu grał te minutami, przestępował, robił, no to po prostu pójdziesz do nieba, a jak nie, to po prostu do piekła. No i w cudzysłowie, tak, no to, no i tyle, nawet Pan Bóg dał nam jakieś rzeczy, które po prostu musimy w cudzysłowie gdzieś tam zrobić, nie? I to jest taka rzecz. Ja nie jestem w biznesie przekonywania takiego na siłę wszystkich nieprzekonanych ludzi. Ja szukam ludzi, którzy szukają. Ja po prostu mam swój biznes, szukam ludzi, którzy po prostu mają potrzebę, którą ja mogę wypełnić, szukam po prostu graczy typu A, szukam też graczy typu B albo C, którzy po prostu chcą iść do góry i chcą po prostu awansować jak najwięcej. Jak ktoś chce tylko produkt, świetnie. Jak ktoś chce biznes, świetnie. Jak chce zarabiać duże pieniądze, o właśnie, po prostu bardzo dobrze, świetnie, ciebie szukałem, robimy i robimy po prostu szybko, wynik po prostu maksymalnie szybko, tak, ile się da. I wiesz, i mam ludzi, którym pomogłem zarobić w pierwszym miesiącu, nie wiem, po prostu 8, 13, 18, 40, a nawet i 100 tysięcy złotych w pierwszym miesiącu w network marketingu. Da się? Da się, okej? Po prostu, ale nikt z tych ludzi, kto zrobił te cyfry, to nie byli ludzie, których trzeba było po prostu namawiać, przekonywać, wpychać, nie chcę tutaj, wiesz, i tak dalej. To nie byli tego typu ludzie. To byli ludzie, którzy po prostu rzeczywiście mówili, jestem głodny, chcę, po prostu działam, zróbmy to, tak? Mieli coś już po prostu, jakieś zasoby po prostu wcześniej. I to nie jest powiedziane, że te osoby, które nie mają zasobów, czy po prostu nie miały sukcesu wcześniej, nie mogą, nie, bo po prostu mogą, ty możesz po prostu, ja byłem emigrantem w Stanach Zjednoczonych, coś tam miałem, a ich rzeczy nie miałem i wiesz, i przyszedłem i cieszę się, jestem dozgonnie wdzięczny ludziom, którzy nauczyli mnie, jak to robić, którzy po prostu postawili na mnie, którzy mnie nie pominęli, którzy po prostu mnie zaprosili, więc po prostu jest nadzieja dla każdego, ale z drugiej strony po prostu musi być ta chęć, a niektórym ludziom trzeba dać czas, tak? Są dwa rodzaje, i to na koniec, dwa rodzaje kwiatków. Jeden kwiatek to jest juka, tak? Bardzo szybko rośnie, dwa tygodnie, bum, po prostu, wiecie, jest taki duży pień, no i piękne kwiatki u góry, no i, ale przychodzi sztorm i taka juka wyrywana jest po prostu z korzeniami, bardzo często jest po prostu wyrwana. Tak samo Warren Buffett mówi, jak jest po prostu kryzys, to jest tak jak odpływ, pokazuje, kto pływał bez majtek, okay? Kto był w biznesie
wiecie, kto nie miał stabilnych korzeni, a drugi po prostu rodzaj to jest bambus, gdzie bambus w tym momencie, bambus chyba 2 lata puszcza korzenie pod ziemią, tak? Bardzo długo, po prostu można sprawdzić na internecie, puszcza te korzenie w ziemi, chyba 2 lata albo dłużej, ale potem w parę dni rośnie na kilka metrów i chyba w 2 tygodnie rośnie nawet po prostu na wiele, wiele metrów po prostu do góry, tak? Bardzo szybko od ziemi, ale już w tym momencie, kiedy przychodzi wiatr, ten bambus jest tak stabilny, ma tak szeroko, po prostu głęboko zapuszczone te korzenie, że ten wiatr go po prostu nie wywróci, że ten sztorm go nie wywróci. Tak samo każdy z was. Być może ty zapuszczałeś korzenie głęboko w ziemię przez po prostu długi okres czasu, a teraz jest twój czas na to, żeby po prostu wzrosnąć i tego ci życzę, a jeśli do tej pory nie miałeś nigdy sukcesu, to moi drodzy, w wielu kulturach, filozofiach jest tak zwany błysk, okay? Gdzie po prostu patrzysz na coś i masz taki prześwit i mówisz po prostu, że to jest ten błysk, po którym twoje życie zmienia się bez powrotu. Chciałbym, żeby być może ten live, to spotkanie, żebyś po prostu popatrzył, co ja rzeczywiście mówię do ciebie. Nie żebyś tylko posłuchał mi fajnie, nie fajnie i wrócił do swojego życia cichego desperate, po prostu do swoich problemów, do swoich wyzwań. Chciałbym, żeby ten live dla każdego z was był live'em, w którym po prostu mówisz sobie, okej, co ten Piotr tak naprawdę do mnie mówi, co ja rzeczywiście potrzebuję zabrać z tego, co on do mnie mówi, tak? W jaki sposób to może sprawić, żeby moje życie stało się lepsze? I do tego, moi drodzy, was wszystkich po prostu zapraszam, żebyście takie pytania sobie zadali, ponieważ to rzeczywiście pozwoli wam zrobić mega dobry rezultat. Piotr, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jak jesteście tego samego zdania, że Piotr dał nam tu dzisiaj mega wartość, bo jestem tego w 100% pewny, to możecie nas polecić dalej. Razem z redaktorem Maciejewskim z Network Magazynu chcemy promować network marketing i będziemy się tu spotykać co tydzień. Nie będziemy mówić o firmach, tylko będziemy po prostu promować MLM. Dziękuję wszystkim bardzo. Dziękuję Ci, Piotr, w imieniu Network Magazynu, w imieniu wszystkich gości, którzy byli razem z nami. W pewnym momencie było ponad 80 osób. Dziękuję wszystkim komentującym. Przepraszamy, że nie wszystkie pytania mogliśmy wrzucić. Widzimy się za tydzień. Piotrze, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że będziesz częściej nas odwiedzał. Dajesz mega wartość. A teraz wszyscy idziemy kibicować Bayerowi, że nadrobią te 2 bramki. Mecz leci od 20 minut. Pozdrawiamy, życzymy wszystkim samych sukcesów i wspaniałego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.